trenera i zawodników młodych. Cieszę się, że przyszło dużo kibiców, jest dużo ludzi, którzy weszli po prostu tutaj z ulicy. To pokazuje, na jaką skalę robimy kampy. Hala jest szkolna, ale tak naprawdę najlepiej przygotowana do naszego kampu, bo jest szeroka. Kosze są idealnie rozstawione do gry, tutaj 5 na 5 i po raz pierwszy dzieci będą mogły dzisiaj pograć naprawdę dużo. Nie da się ukryć, że mamy już ten system koszykarski mały, taki system koszykarski powstał dzięki temu, co moja fundacja robi. Jest kamp dla dzieci. Po kampach mamy już 3. i 4. szkołę otwartą, do której za rok będziemy ściągali kolejnych dzieci. Tego grona dzisiaj co mamy, 140-150 dzieciaków. Na koniec może będzie grało w koszykówkę na wysokim poziomie, będzie grała może 5, 10, może. Dlatego no niestety takie są statystyki, ale dla właśnie tej 10, tej 5 robi się taki kamp. Chciałam się ciebie spytać, jak to jest się czuć wyróżnioną przez Marcina Gortata? W ogóle ja się strasznie się zdziwiłam, jestem podekscytowana bardzo. A jakie są twoje plany w ogóle na przyszłość, oczywiście związane z koszykówką? No to na początku chciałabym się dostać do kadry Mazowsza, a potem no coraz lepiej już. Cieszymy się, że Marcin Gortat przyjął zaproszenie do Piaseczna. Mamy nadzieję, że dla naszej młodzieży było to nie tylko bycia nowych umiejętności. Dla nas to tym bardziej ważne, że to właśnie tutaj w Piasecznie działa jeden z największych klubów koszykarskich, klubów Piaseczna. Właśnie jesteśmy pod szpitalem Świętej Anny w Piasecznie i czekamy na pana Marcina. Odwiedzimy dzięki uprzejmości dyrekcji szpitala, odwiedzimy dzieci, które obecnie przebywają na oddziale pediatrii. Mamy nadzieję, że będzie to super niespodzianka dla dzieciaków, że będą szczęśliwe po prostu. Czy byłem wysoki jako dziecko? Byłem bardzo wysoki, zawsze byłem bardzo wysoki. Twoje, ile masz latek? 10, to ja w wieku 10 lat, no byłem tak jeszcze z 2 głowy od ciebie wyższy. Jeszcze 2 głowy. Z 2 głowy byłem wyższy. Słuchaj, mam dla ciebie taki medal. To są nasze medale, które na kampach dajemy. Mam nadzieję, że za rok, jak będziemy mieli tutaj w Piasecznie, to przyjedziesz i nas odwiedzisz na kampie, dobra? I zagramy wtedy w kosza razem, dobra? Trzymaj, super. Tak samo. Trzymaj, śmiało. Pamiętajcie, że jedną rzecz taką najważniejsza dla sportowca jest same bieganie na boisku i trening na boisku jest bardzo ważny, to wszyscy wiemy. A pamiętajcie, że musicie jeszcze poza boiskiem też postępować tak jak każdy profesjonalista. O co chodzi? Jedzenie, odpowiedni odpoczynek, odpowiednie spanie, odpowiednie przygotowanie do treningu. To są ważne rzeczy, które potem będziecie mogli wykorzystać i w dorosłej karierze będziecie mogli, to pomogą wam grać na najwyższym poziomie.